o pomoc, także za wczorajsze upominki, które każdy z was otrzymał, za ten piękny zegar, który odmierza czas. Dziękuję księżom, moim współpracownikom, księżom wikariuszom, księdzu Piotrowi, księdzu Wojciechowi, wszystkim tym, którzy w jakiś sposób pomogli zorganizować te rady, siostrom zakonnym, księdzu diakonowi. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli tutaj też posadzić pięknie ten ogródek, aby mógł tutaj wspólnie wyrosnąć. Naszej kochanej Stoli też za to, że pięknie swoim śpiewem ubogacała każdą liturgię, mszę świętą, panu kościelnemu, panu organiście. I przede wszystkim dziękuję wam za to, że tutaj wspólnie mogliśmy trwać przez te 3 tygodnie. Za to, że wspólnie razem modliliśmy się, prosiliśmy Pana Boga o to, aby nas umocnił, aby dał nam wytrwałość, żebyśmy nigdy nie zaspali na rolady, aby Panu trwały nasze serca miłość i to wszystko, czego każdego dnia uczyliśmy się tutaj na roradach. Może jakieś opowiadanie komuś w głowie zostanie, niekoniecznie to o żabach. I moi kochani, jako wyraz takiej wdzięczności teraz z pola pięknie zaśpiewa piosenkę, która wszystko wyrazi. No i już niedługo następne rorady za rok. Jeżeli komuś się wypaliła, baterię wymienić.
za następny rok już znowu wyruszyć ze swoim lampionem w te ciemności, które ma rozświetlić Jezus Chrystus, nasz najpiękniejszy kwiat. No i oczywiście jeszcze na końcu chciałbym ministrantom podziękować, którzy się schowali w choinkach dzisiaj, ale oni są zawsze obecni i zawsze tutaj służą Panu Bogu swoją obecnością i swoimi gestami i posługą liturgiczną. Bóg zabrać. Proszę tak, ile usiąść. Kończy się powodnica Sarwentu. Jutro czwarta niedziela. Potem już Wigilia Bożego Narodzenia, Święta Bożego Narodzenia. Dzisiaj kończymy czas Rolands. Oczywiście chciałbym podziękować księdzu Tomaszowi, moim księdzom współpracownikom, ale także wszystkim tym, którym ksiądz Tomasz już podziękował. Ja nie będę powtarzać tego wszystkiego. Oczywiście przyłączam się do tych wdzięczności za współpracę, za pomoc, ale także za uczestnictwo w tym naszym pięknym przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. Czas szybko mija. Wczoraj dzieci otrzymały zegarek. Będą przyglądać się, jak czas biegnie do następnych rolet, ale ten czas jeszcze jest czasem roku wiary, jest czasem, który powinniśmy wypełniać. Nie odkładamy niczego na potem, na za rok. Wszystko to, co było naszym teraz udziałem, co poznaliśmy, staramy się w życiu realizować. Dziękuję także wszystkim, którzy skorzystali z sakramentu pokuty. Wczoraj była jeszcze spowiedź nasza tutaj parafialna, udziałem księży. Myślę, że wszyscy już skorzystali z tego sakramentu, że są przygotowani. Teraz można tak duchowo przygotować się także do tego spotkania rodzinnego, które będzie w czasie wieczerzy wigilijnej. Dlatego wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zabrać. Teraz te rolady w naszym życiu wydadzą właściwe owoce wiary. I na koniec, gdyby któreś z dzieci wczoraj nie mogło być, a dzisiaj jest, nie otrzymało tego właśnie pamiątkowego zegara,